Witam już w czwartym odcinku mojej serii Minecraft Extreme Adventures. Dzisiaj zajmiemy się dokończaniem naszego domku. Trochę mnie przytłaczają te zwierzęta tutaj. Nie wiem skąd one się wzięły. A no dobra. Pominijmy to. O, już uciekaj, uciekaj. Fajnie, tak, ja też cię lubię. I tak. Dzisiaj będziemy dokończać, a raczej dopiero budować, pięterko mojego domku. I będziemy kopać piwnicę. Trochę już tu zacząłem robić, ale myślę, że nagram to w przyspieszonym tempie, puszczę. Chociaż nie wiem, czy to będzie aż tak bardzo ciekawe, patrzeć jak ja kopię. No więc tak, skończyliśmy na tym, że poszedłem spać. I no i to wszystko, no koniec odcinka. No więc trochę sobie poplanowałem, jak to będzie wszystko wyglądać. Tak, dzisiejszy odcinek też będzie w przyspieszonym tempie większość. No dobra, więc tu będzie dach z kamienia, tak sobie myślałem. Odtąd dotąd, tak, wypełnione kamieniem. A tu będą ściany. Ściany będą wyglądać tak jak na piętrze pierwszym. Na parterze, znaczy się. Też będzie taka dziura tutaj. I wypełnione szkłem. Tak, no to mam wszystkie surowce, które będą mi potrzebne. I zabieram się do roboty, czyli do budowania. No więc zaczynamy. Miłego oglądania.
ponownie. Postanowiłem troszkę przyciąć to nagranie budowania tego dachu i proszę o to, już mamy skończony cały dach. No i muszę się wam do czegoś przyznać, bo popełniłem bardzo duży błąd i zapomniałem włączyć nagrywania. A troszkę zrobiłem. No i ja sobie tu mówiłem do mikrofonu, ale nic się nie nagrało. Tak więc pokażę wam może, co zrobiłem. I bardzo przepraszam was za to, że nie włączyłem nagrywania. I tak, tak wygląda cały dach. Wybudowałem kolumnę, podwieszany pokój i sypialnię. Tak, no cóż, no przykro mi bardzo, że nie mogliście oglądać, jak to budowałem, no ale no cóż, nie było włączone nagrywanie, no. No tak, co ja tu jeszcze zrobiłem? Pokój podwieszany, na razie nie powiem wam, co tam jest, albo co tam dopiero będzie. A coś będzie. Gadam od rzeczy dzisiaj. I tak, podczas budowania zauważyłem, że to szkło z tą szczeliną miało być zmienione miejscami. Czyli szkło miało być na górze, a ta szczelina na dole. No ale cóż, no ale jak to już jest, to niech tak zostanie. No więc można powiedzieć, że domek jest już skończony, oprócz piwnicy, którą najprawdopodobniej zajmę się w przyszłym odcinku. Włączyłem sobie na peaceful, gdyż no często spadałem, bo musiałem sprawdzać, jak ta cała budowa idzie, jak to wygląda, ten dach, no więc wolałem sobie nie utrudniać życia. Tak, podczas budowy zabrakło mi surowców, no i musiałem iść kopać cobblestone'a i przy okazji znalazłem bardzo ciekawe miejsce. Właśnie tutaj jest wodospad, blisko mojego domu bardzo. I cobblestone'a kupałem sobie z tej dziury. Tutaj. I przy okazji natrafiłem na jaskinię, którą prawdopodobnie teraz widzimy w przyszłych odcinkach. Gdzie ona jest? Tu jest. Tu jest? Tak, tu jest. Słyszałem tu w ogóle dużo zombiaków. Teraz jestem na peaceful, więc nic tu nie słyszę. Ale zostawmy sobie to na później. Teraz wyjście. No, troszkę cobblestone'a zabrałem. O, workbench. Czy tam crafting table. Aha, i dziwiłem się, że mi drewna starczyło, bo naprawdę na ten mój dom poszło bardzo dużo drewna. Właśnie jest teraz noc, więc pewnie dużo nie widzicie. No więc może się położę spać. A masz. No okej. Co to jest, wilk? Wilk w mojej chacie się zaraz pił? Ej, ty zgubiłeś się czy co? Oh my god, dobra, idziemy spać. Idziemy w kimę. A wilczek może tu sobie zostać. Przy okazji mógłbym go oswoić, jakbym miał kogoś, ale niestety jej nie mam. No tak. Tak, a więc to będzie już koniec odcinka. Myślę, że już... No myślę, że dzisiaj sporo zrobiliśmy. Wybudowaliśmy całe pięterko, sypialnię i pokoik. O, oczywiście teraz, no... To się liczy jako całe pięterko. No więc dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i kciuki w górę. No więc do zobaczenia do kolejnych... Do zobaczenia, już mi się język plącze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy to najprawdopodobniej będziemy budować jeszcze piwnicę i cały domek będziemy mieli już z głowy. No dobrze, no więc na razie trzymajcie się. Cześć!